Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Mania Gaming. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze, jakiej, Bartosz? Rage 2. Rage 2. Miałeś ostatnią przyjemność skończenia tej gierki, co? No jakiś czas temu, nie tak ostatnio, bo ostatnio to Ghosta skończyłem, ale tak, przeszedłem tą grę. Z ostatnich gier, tak? Przeszedłem, skończyłem, bo byłem ciekaw. Rage 1 mi się bardzo podobał. Świetny tytuł, naprawdę, nie wiem dlaczego, ale tam gunplay był naprawdę solidny i tam się fajnie przeciwnicy zachowywali, gdzie jakieś między oknami coś tu wyskakiwał, od ściany się odbijał. Bardzo była poważną grą niż ta. Tak, tak, takiego Mad Maxa mi przypominała. Tak, surowego. No, ciężkiego. I to co mnie irytowało, to, że w jedynce sugerowali ci, że jest duży świat. A tak naprawdę ona była bardzo... Była liniowa. Bardzo liniowa i brakowało jej takich dużych uderzeń fabularnych. To znaczy właśnie... Często były jakieś... Rejcze tylko miał to do siebie, że to nie oszukujmy się, to była świetna gra, ale na raz, maksymalnie dwa razy. No, widziałem sensu, żeby, nie wiem, to drugi, trzeci raz przechodzić, tak? Nie, ona była nudna nawet po pierwszym razie, jak się przechodziło. To znaczy ja... Monotonia straszna. Ja za pierwszym razem jakoś powiem wam... Okej. Okay. Trochę mi, wiecie co, Bulletstorma mi to trochę, klimatem przynajmniej. Klimacikiem, tak. Trochę mi to też, bo Bulletstorm też taki, ale wiadomo, no, gameplay w Bulletstormie. No. Premiera, słuchajcie, 14 maja 2019 roku. Okej. Okay. Na platformach PC, PS4, Xbox One, tak więc wszystkie gry, wszystkie konsole oprócz Nintendo, widzę, na Switcha nie wyszło. Chyba nie wyjdzie. Producent Avalanche Studios, oczywiście. Znaczy tak, Avalanche zajmował się tą otwartością świata, tak. A ID Software zaprojektowało gunplay. Dokładnie, który tak. Jest niesamowity pod tym względem. Jest bardzo dobry. Trzyma poziom, chyba to jest najmocniejszy aspekt tej gry. Tak. To oni to wszystko zrobili. FPS-y, ID Software. Bardzo proszę i dlatego tutaj jest bardzo dobry. Avalanche Studio, trzeba powiedzieć, że to są twórcy Just Cause, tak? Just Cause. I trochę nimi tutaj zalatuje. Trochę nimi zalatuje. Tak, Mad Maxa, który był dla mnie bardzo dobrą grą, nawet poprawną. Niedocenioną. Tak, poprawną. Ale był trochę ale fajną filmówką. Tak. Ale dobry był. Też na otwartym świecie. Świetna walka na samochodach. Moim zdaniem Mad Max był chyba fajniejszy system jednak. System walki był fajny. Taki Batmanowy to był też system walki. Tak. I samochody fajne rozwijają. No w Rage'u, słuchaj, bardziej mi się wydaje, że się skoncentrowali właśnie na mechanice gry, na strzelaniu, na czuciu fajnie broni, też... a mniej na fabule niestety. No tak, i chcieli trochę też z tego, jak tak wspomniałem na początku o tym Bulletstormie, to powiem ci, że ta dwójka mocno przypomina, kolorystycznie bardzo przypomina Bulletstorma. I te moce, tak? Taką wypadkową pomiędzy Bulletstormem a Borderlands. Tak, ale tutaj, naprawdę idą w tym kierunku, no i też te moce mi ostro się... ostro mi przypominają tamten tytuł, tak? Tak, ale... Ale kolory tu są eleganckie, takie wiesz, podchodzą... Takie neonowe. Neonowe, mocno klimatyczne, róż też jakiś się tam pojawia. Wygląda to jest jak tak... gra z lat 80. wyglądem, designem, a to ten fragment, przepraszam, że to wygląda jak Skillzone stary. Jak Skillzone, jak przemawiają. Tak. Bardzo mi się podoba ten akurat ta intro. Ale powiem ci, że dla mnie to wygląda, że oni chcieli graficznie osiągnąć tutaj to, co zrobiło Ubisoft z dodatkiem do Far Cry 3. Z tym Blood Dragonem. Moim zdaniem bardziej to przypomina Far Cry New Dawna, gdzie jest też bardzo kolorowy ten no, Far Cry. No właśnie tak chyba bliżej to do New Dawna. Tak. New Dawn jest moim zdaniem bardziej ma klimatem, charakterem, co właśnie tak. Nie powiem, mi się w Rage 2 fajnie grało. Ale nie jest to mroczna gra. Nie. Ale ona nie ma być. Ona się odcięła właśnie. Odcięła się. A to miała jedynka i gdzie może mi tutaj tego zabrakło? Bo jednak tutaj... Ale wiesz fajne co? To, wiesz, bo to jest bardzo... wszystko takie filmowe, takie... Bo bardzo jedynce zarzucali, że ona jest bezpłciowa. A właśnie tutaj gra też jest trochę tak, ale też jest taka... Jakiegoś większego sensu w tej grze nie ma. To wszystko jest piękne, powielone, ale... To jest gra, słuchajcie, bo to jest gra z fajnym gameplayem i to właśnie dostaliśmy. Idziemy sobie, coś tam robimy. Przyjemna gra do popłakania. Tak, dokładnie. Tak, jak najbardziej. Nie robi nam to, czyli ta fabuła jest taka siaka, ja też nie byłem z nią związany, raczej bardziej mi się tutaj... Chciałem się dowiedzieć o nowych skillach, jakie nowe umiejętności, rozbudować tego bohatera, żeby mieć coraz więcej fajnych rzeczy do zrobienia. I żeby walka coraz fajnie wyglądała, a ja pamiętam, tu się czyściło też takie posterunki i też to bardzo fajnie się robiło. Tam ci się mogło rzucić tym, podbić ich, beczki strzelić, no gunplay i ogólnie gameplay też był bardzo fajny. Powiem ci tak, wydaje mi się, że mi ta gra by bardziej podeszła, gdyby nie to, że są Doomy. To znaczy? Bo Doomy robią lepiej gunplay, lepiej szanują czas gracza,
No i ogólnie są lepszymi grami, chociaż to teoretycznie są podobne, z podobnego DNA ulepione. Nie no, feeling jest tu jak najbardziej dumowy. Tu się strzela jak... No ale, ale Doom ma jeszcze bardziej podkręcony ten feeling. Jednak tutaj... Tutaj nie ten... powiem, tu powiem jest... ci tak, że... Ale ogólnie to się graficznie nie jest źle, ja się nie mogę przyczepić. Nie, graficznie nie. Fajnie jest to zrobione i trzeba pamiętać, że... To był shotgun? Bo już nie pamiętam. Był. Był, no to jest najlepszy shotgun. A że z tymi czterema rurkami, tak. To tam przytrzymujesz? Dopiero potem w Doomie jest lepszy. Bronie są tak samo świetne. Z każdej broni świetnie się strzela, ładnie się prezentuje ta broń. Feeling jest fajny też, tak. Feeling jest bardzo fajny strzelania. Jak te heady się wali, zresztą jak rzucisz tym... Robią, no. No, no, mówię, no, tak, to się nie no, no, no najlepsi shooterowcy. No dokładnie, no. Oni zapoczątkowali to. A to też takie trochę przedstawianie bohaterów. Trochę komiksowe. Komiksowe takie. I to ja też chyba, nie wiem czy w Borderlands czy w Bulletstormie coś takiego było. I ten, słuchaj, było, ale w Borderlandsie to suma w całe plansze. Takie. Ale tu jest narzucony design takich, wiesz, zacięć elektrycznych właśnie, wiesz, takich przejść właśnie, no, no. Cyfrowych, zakłóceń taki technozabaw. Taki technozabaw, dokładnie. Ja ci powiem ten desenk. Wejdziesz w menu, które jest cholernie wkurzające, bo zamula strasznie, nie wiem czemu ta gra zamula w menu, ale to bo wiesz co, bo ja się w ogóle zdziwiłem, że ta gra nie jest pula na iTechu. Tak, to jest zupełnie inny silnik. Na Apexie, tak. Avalanche. Tak. I ten silnik wcale nie jest jakiś... Ale co jak co, wybuchy, tutaj mi się pięknie podobało. Tak, piękne są. Ale to musi być dobrze zrobione, ponieważ te... Ale nie powiecie, ona ma taki trochę klimat cyberpunkowy. Tak, no to jest ta mega wypadkowa. To jest trochę taki design i to mi się podoba. I wiecie co, przede wszystkim, jak dostanę shoota, to nie robię się czerwony, tak, tylko zakłócenia tak. Takie... Nie dostać takiego disconnecta. Pasuje to do trybu gry ogólnie. Do klimatu. Do gry, tak, do klimatu jak najbardziej. Wybuchające beczki, Mistrzostwo Świata, dawno się tak nie ucieszyłem jak w tej grze. No i jeszcze ten dynamiczny dźwięk, bo tutaj można sobie skalę dźwięku ustawić. Aha. Masz 3 i tam chyba szaleńcza, coś takiego. I ta muzyka jest podbita taka. Taka dynamiczna. Taka dynamiczna, mocno Wali, podkręcona. Bardzo to fajnie narzuca, pasuje to do tej gier. Ale wiesz co, mi oprawie irytowało to, że oni chcieli pójść w takiego właśnie, w takiego mocne Neo. Tak, to jest takie Neo... I brakowało im takiego, dobra, i tak jakby jedną nogą stali w tym starym Rage'u. Trochę tak. No nawet tutaj zobaczcie, że całe otoczenie tutaj, no patrz, tutaj jakby się zgasił, to bym powiedział tak, to jest Square Rage'a. Bo no w tym momencie, no zobacz tutaj. No wiesz, ta mapeczka jest bardzo ładnie zrobiona. Bardzo ładnie. No zobacz. Nie no, widziałem. Bossowie też mi się tu podobają. Jest to mocno gearsowe dla mnie i ja się tu ucieszyłem. Przechodząc lekką, fajną grę. To nie jest gra, to nie jest The Last of Us, to nie jest ten nie, ona, o, to się naprawdę fajnie gra i tyle. Tak. To się fajnie gra. To nie jest taki tytuł, że ma wszystko i tak. To są dla mnie gearsy, tylko za oczy. To jest taki tytuł, że jak widzisz go na przecenie, albo jak jest Allegro tanio, to go weźmiesz, przejdziesz. Taka o, za 79 zł sobie kupisz, tak. Gdzieś płytkę czy co. Fajnie, bardzo przyjemna gierka do popytania. Ja go pamiętam, uknąłem na premierę, bo byłem trochę zgrzany na takie. Też byłem zgrzany. Robię takie gry. Tylko mi ten design bardziej odrzucił. Ale skończyłem, mówię, grało się w to w miarę przyjemnie. Nie mówię, że jakieś gacie zerwane, ale w miarę przyjemnie się jeździło tą furką. Ale wiesz co, było dużo powtarzalność. Potem jest taki grind, taki chamski grind. Ale jednak chciało się jechać do tych kapliczek, już nie pamiętam. Otwarty świat był fajny. Tak? Otwarty świat był spoko. Bardzo fajnie. Poza tym mówię, chciało się jeździć po te upgrade'y dla siebie. Ja z miłą chęcią zbudowałem tego bohatera, bo gameplay, mnie przy tej grze najbardziej trzymał gameplay, który był solidny. Tak, ale no wiadomo, ogólnie no to misje polegają, tutaj zdobądź posterunek, tam rozwal typów, parę wyścigów jest też jak najbardziej. No bo wyścigi musiało być, bo wiadomo. No i ja lubię coś takiego, że on zakłada te rękawiczki, bierze bierze tą giwerę. No to jest trudne. Tu pięknie to. Ja też lubię te symulator simów. Mi się ten fragment, ten początek sam bardzo fajnie, mówię, ja lubię takie właśnie kontekstowe animacje, gdzie on widać jak zakłada te rękawiczki, pyk, to broń sobie ogląda. Shooter, na jakich się wychowaliśmy. No, wiesz, on sobie tą giwerkę ogląda i zobaczy. Te kulejki Doomy, Unreal. To jest taki gameplay w ogóle, bardzo przyjemne. No i tu się też pamiętam broni ulepsza. Ma się alternatywne źródła ognia chyba, tak? Myślę, że lepiej byłoby, gdyby to na open world. Zadamy sobie jedno pytanie. Co wymagamy od takiej gry? Świetnego gameplayu. I taki tutaj jest. Ale tak, dokładnie.
Ale to, co ja wymagam od takiej gry. Jeżeli ma w taki gameplay... Przecież nie fabułę. No ale Tomek... Czy tu miał fabułę? Nie, ale Tomek, jeżeli mam taki gameplay, to ja chcę maksymalnie, nie wiem, 10 godzin kampanii, intensywnej kampanii. Dokładnie, a nie jeździć od dziury do dziury. A nie jeździć. Tylko widzisz, ale oni postawili to, że to jest otwarty świat, panowie. Ale Tomek, ale trochę... Czyli wolicie, żeby to był sznurkowa? I tak, jak Bulletstorm. Ja jak Bulletstorm. Nie, ja się z wami zgodzę. Ja się z wami zgodzę. Tak, jak Bulletstorm. No, Bulletstorm. Cień na linii idziesz... Akcja, dokładnie. Akcja, dokładnie. Po prostu mówiłem, że to sam wydawca zrobił tego. Jeżeli mówimy o grafice, był lepszy o wiele. To panowie, warto tutaj powiedzieć, że są dwa tryby na PlayStation 4 Pro i na Pro. Na PlayStation 4 i na Pro gra śmiga niestety tylko w Full HD. Nawet na chyba Xbox One X. Tak. Czy to Xbox One X, czy to jest PS4 Pro, to jest Full HD, 60 FPS. No dobra. Zastanawiali się? Ja uważam, że powinni dać tryb do wyboru. 4K, 30 FPS albo... Prawda? Tak jak cała reszta, nic bym to nie zrobił. To... Bo wszystko zależy, jak jest to, nie w ten silnik jest optymalizowany. Ogólnie gierka bardzo fajnie jest, czuć tą płynność w tych 60 FPS-ach. To jest taka lekka. Aczkolwiek ten filmik, nie wiem czy gra, ale ten filmik czasami potrafi przychrupać. Nie wiem, czego to zależy. No ale dobra. To już są też kompresy film. I tak dalej, więc tym bym się nie sugerował. Ale wiem, tak, o czym Maciek mówi. Odrywaliśmy to na Full HD i... No tragedii nie było. No, jak no, na Full HD to jest bardzo ładnie. Nie, no tragedii. Ale niestety, nie? Lampeczki czy co to tam no, nie jest? Specjalnie strzelam, żeby zobaczyć. Niestety, bo oświetlenie, tak jak Maciek mówi, jest tutaj... Interakcja z otoczeniem jest tu słaba, mizerna. To znaczy... Tekstury są też słabe, jak mam być taki szczery. Nie, to... Za nie, to jest klimat i oświetlenie tutaj daje. Za to jest gameplay. To jest wszystko zaprojektowane, ale... Za to jest gameplay. Tak. Ale bardzo mnie... To jest taki, tak. Taka moment, o może ty Bartosz powiedz więcej trochę o gameplayu. O mocach i tak dalej, mechanice... No masz skille, z tego co pamiętam masz skille, możesz skakać wyżej, możesz walić takiego ground pada, możesz ich podbijać. Czy mam long jumpy takie, nie? Long jumpy są, no jest tego trochę, no ogólnie ślizg chyba też jest. To jest jedynie takie troszkę niesmaczne, że oni się nagle kapnęli, że ty już na nich widzisz, to oni się ruszają. Ale na przykład podoba mi się to, że jak mu walisz heada, to jest ta taka ikonka tego headshota, tak? Że mu faktycznie walałeś Że to Argus Pack i widzę, że tam dzięki temu to wypadają jakieś... Zabijanie przeciwników, to jest mistrzostwo świata. No, jest. Daje dobra. Jeszcze to dźwiękowość takie. Zabijesz gościa takie pum. Nie, no, to jakieś jest... punkty zdobywa. Jeżeli chodzi o strzelanie, to tutaj można by tylko... zdynamizować. I tylko tyle. No i tym... Wybuchy są... Zarobiście się rzuca tym... Kurde, nie tym bumerangiem. Bumerangiem. To jest taki jakby... Ja nie pamiętam jak to się nazywa, bo to ma takie... Kurde, jak to nazywa się? Czakra? No ten, no powiedzmy, że to bumerang. No nie! Taka gwiazdka. Ta gwiazdka, dokładnie. No. Tym gwiazdką to się rzuca. To też jest bardzo fajnie, bo mi się to w łby wbija, tak? Tak. Obcina to też głowy. No naprawdę... Mówię, tak jak mówimy, no ID Software, gameplay jak zwykle dostarczyło dobry w tej grze i chociażby dlatego warto zgrać, bo aczkolwiek mówię... Tylko przeciwnicy Gamonie, niestety. Gamonie, tak. Niepotrzebny jest tu otwarty świat. Ale jak dostanę, to jest mistrzostwo zrobione. Wiem, że dostałem i jest to fajnie zaakcentowane. Nie czerwonością, która nie widziałem przez to tylko. No nie no, powinno być... No, Jerry wszędzie. Przede wszystkim tutaj masz zakłócenie jak w Matrixie, no. Dokładnie, powinno cię to jakby z rytmu... Ale ja bym chciał jeszcze, żeby podkręcili ten klimat. Tak już, żeby nie stali w tym Rage'u jedynce, bo tu trochę widać. Tylko, że po prostu, jeżeli już weszliśmy w to, to wchodzimy na pełnego. I robimy pełny klik. A jeszcze jest ta opcja, że jak zbierzemy te wszystkie punkty, to włącza się nam taki ten rage. Ten rage, tak. No tak. I tam i wtedy sobie nabijamy. I bronie szybciej, bronie też inaczej. Mocniejsze są. Są mocniejsze, mocniejsze tak. Są, tak. To jest bardzo fajne. Tak więc sama sieka to jest naprawdę miodna giera, no. Słuchaj, ja nie wymagałem niczego innego, dlatego tak bardzo ciekawiłem tą grę, bo wiedziałem, że gameplay tu będzie... Ja się zawiodłem na tym, że ona nie była kontynuacją jedynki. Po takim klimacie. Tylko, że no, to jest... Jest... Bo akcja, przepraszam, akcja toczy się 30 lat po wydarzeniach z jedynki i jest kontynuacją gry. Stary, ale tu jest, to jest to samo co... Jest taka jedna, gra, a Watch Dogs, gdzie jedynka była zupełnie inna od dwójki. Ojej. To jest takie samo tutaj. To jest takie samo co Rage 1 poważny, brudny, dwójka kolorowa i to samo było z Watch Dogsami. Watch Dogs... Tylko tutaj jeszcze jest klimat, ta cukierkowość jest miła dla oka, aha. A...
Watch Dogs coś tam nie zapykało. Zbyt kiczowaty. Zbyt kiczowaty. Ale w to się dobrze grało. 16-latków. To znaczy brakuje jedynka, ale słuchajcie, jedynka też była przesadzona. Bo w jedynce miałaś już takiego dobry. Edgy bohatera, aż takiego kiczowatego do końca, wie, takiego no, aferysowanego. On stracił rodzinę tam wtedy, więc no, jak nie, miałbyś zrobić inaczej? Zrobili motherfuckera i dobrze, że zrobili, no. Brakowało takiego balansu za tą zwójcę, to polecieli nie, kompletnie. Nie, to nie wiem, co to było, ale Legion dobrze się zapowiada, jeszcze no, favorite place in the world. No zobaczymy, co z tym Legionem, jakoś mam dziwne przeczucie co do niego. Ja nie będę obiektywny. Ciekawy. Ja w recenzji Watch Dogs nie będę obiektywny, bo jest tam Londyn i już dziękuję, nie reszta chuj, ale może Tomek, być, wiesz. To co Ubisoft ogólnie ostatnio pokazało z tym Watch Dogs Legion mnie zaciekawiło, bo tam fajnie ten gameplay przedstawił. Oczywiście, jest, że tak. Nie tam podoba mi się Nemesis odwrotny. Tak, nie podoba mi się może to, że biegasz jakimiś Pokémonami. Śmiglik tam to się nazywa. A, Śmiglik, to widzisz. Tak więc... Tak, Śmiglik, no. Śmiglik, właśnie. No i weź tu zapamiętaj taką nazwę, Śmiglik. No nieważne, no tak, tak więc... Ale tak, bardzo fajna rzecz, mówię, masz te... Mówię, skoki, tutaj skier... rozbudowanie, tak? Tak, ja właśnie lubię takie gry. O, jest ten shotgun, pyk. Shotgun jest kozak tutaj, no, pyk. Nie no, shotgun jest... No, jak to gunplay, no. Gunplay w tej grze po prostu daje radę, nie ma o czym mówić. Bronie są fajne. Bronie są fajne, dlatego chociażby warto zagrać w tą grę. Ja nie mówię, że ona fabularnie jest jakaś fajna, ale tak jak Maciek wspomniał, tu nie jest potrzebny otwarty świat. Bardziej złożoność taka jak w Bulletstormie, gdzie po prostu idę do przodu, a z czego... Czerpie radochę z tego gunplayu. Dostaje nowe areny, mam używać nowych broni. Bo to jest trudno zrobić. Dostaje fajnie zaprojektowaną taką, wiesz, taki przejażdżkę. Takie starcie, że idę, bo Bulletstorm na czym polegał? Tam szedłeś od starcia do starcia. Tak. Tylko te starcia były fajnie zaprojektowane, tam ci się chciało tych przeciwników rozjeżdżać i masterować. A tutaj to się czujesz jakby kopiuj w klej potem. No. I że musisz grindować, bo musisz te paski u tych postaci. Tak, ale mówię, plus taki, że jeszcze się w tej grze to chce robić. Bo nie mogę powiedzieć, ja ją tam skończyłem, od tych jeździłem, tam pamiętam, są też osady, masz jakieś sklepy, coś tego. Nie, tam dało radę w to pograć, no. Dokładnie. Dokładnie tak. Co tu jeszcze można dorzucić? No mamy napisy, nie mamy dubbingu. Dubbing jest. Ja dubbing, słuchajcie, na konsoli jest i jest spoko. Nie wiem, czy włączaliście tutaj normalnie. Nie. Teraz nie. Nasza babka, z tego co wiem. Nasza babka. Tak, bo kim ona jest tam dla nas? Strażniczka. No, ona jest chyba... Tak. Wzięła mnie po śmierci. Erwina Prowley. A, i trzeba warto powiedzieć, że przed samym gameplayem, przed samą zabawą, mamy do wyboru dwie postacie. Żeńska, męska, dokładnie. I ona się nazywa Walker. Gramy Walkerem albo Walkerą. Nie wiem, jak jest. Walkerem. Tak, Walkerem. Gdzie to jest? Tutaj. Ogólnie jesteśmy... Walker, no. Walker. Jesteśmy strażnikiem, tak. Windland. To uderzeniem w asteroidę musi przetrwać w świecie zamieszkałem przez groźnych mutantów i szalonych bandytów. Kocham takie, wiesz... Wprowadzenia. Lubię to. To jest typowo z lat 80. na kasetach VHS, lata 90. Nie? Kiczowate filmy. Kiczowate, tak. Ale fajnie jest to właśnie opisane. No i co? Większość ludzi zginęła podczas tego apokaliptycznego zdarzenia. I Wildland zostaje zaatakowany przez armię mutantów Abaddon Urzędu. I patrzcie, tutaj ten... General Cross. Tak, a to jest nasza przybrana ciotka tamta właśnie była, a to jest ten zły. Mi chodzi o to, że te plansze, im brakuje czegoś, im brakuje jeszcze większego efektu, bo zobacz, bo to jest takie nijaka ta plansza. Bo to jest ten General Cross i my w całej grze musimy właśnie... Charakteru, to jest takie, trzymać, tak? To jest takie jak zrobione w pęcie w 5 minut. Tak, zabija tą naszą ciotkę przebraną, wiecie, on ją zabije i... No bo zobaczcie, bo to jest tyle dodanych rzeczy. I my dostajemy Rage'a, tak? I brakuje tego, i brakuje takiego przejścia, takiego ostatecznego dołożenia klimatu. Bo niby składniki są. Przeciwnicy bezrą takie kurwane lepety. No lepety, takie topionki, żeby postrzelać tylko, wiesz o co chodzi. Tak. Ale jakiś tutaj zarys jest, dlatego mi się to mocno kojarzy właśnie z Gearsami.
Nie, tutaj wyskoczy boss, postrzelamy, wiesz o co chodzi. Ale nie, tak, te potwory, te potwory są podobne, te wielkie takie, trochę do tych lokustów, tak, wielkie. No i to jest też typowo AD Software, jakiś gościu, nie wiem, a la Robocop z samą łopetyną. To są ich akcenty, bo wiesz, fajne takie zarysy. No tak, zgadza się, no. No, dużo też zapożyczysz, tam Transformers. No, nie wiesz, stary, powiem ci tak, jak znasz się na grach, trochę grasz i zobaczysz tą grę, to powiesz, że AD Software przy tym grzeba. Tak, że to jest grabę testy. To są tak zwane akcenty, tak, narzucenia. No i tutaj zabija tą naszą ciotkę, no i co, musimy powstrzymać go i wiadomo o co chodzi. No, nie ma tak dobra. Klasyczna fabuła, tak? Klasyczna fabuła, gra w otwartym świecie. No i nie, no, ciekawszy ten otwarty świat był niż w jedynce, tutaj bym musiał powiedzieć. No w jedynce to w ogóle, wiesz, ona, w jedynka to starała się dać ci otwarty świat, którego nie miała. Bo ale w tak ogóle, to pamiętacie, przy jedynce to ale mówią, tego, to będzie ich wielka marka i te ale w ogóle jedynka tego nie potrzebowała, dwójka poszła w to i jak widać też niepotrzebnie. Mówię, czasami to nie jest tak, że każdy FPS musi być w otwartym świecie, żeby było fajne. Nie, akurat w FPS-y wolę skondensowane, tak jak zawsze powinny być, korytarzówki. Z lepszym gameplayem. Dumy były korytarzówki, Wolfenstein był korytarzówką, od tego się zaczynało i to mi nam się podobało, gdzieś to mamy ukorzenione, wiesz o co chodzi. Soldier of Fortune, pamiętacie? Tak, a jak otwierają mi grę FPS, to jakoś nie za bardzo mi się chce latać zależy, pomiędzy misjami, stary, to jest no wszystko zależy jak to jest zrobione, ale tak, ogólnie zależy. Metro też trochę jest tak jak było. Ale właśnie, ale tak, ale Metro widzisz robił to z głową, tam nie miałeś takiego jak tu. Właśnie, i to było tam fajne. Miałeś mały, otwarty jest świat. Tak, Beatles. No. Tak, jest, to by się pokazuje, to. Pochodź sobie, ale wróć na to. Wróć dokładnie. Tak, a tutaj jak już ci otwierają, to już wolę takie ale jak GTA. No, no, metro ten otwarty świat miał mądrze, bo tam miałeś mniejszą mapkę. Otwarty świat, miałeś mniejszą mapkę. Ciekawiej zaprojektowaną. Ale ciekawą zaprojektowaną. Chciało ci się wszystko grzebać, wlazłeś na gdzieś tu, coś tam. Okazało się, że tam znajdujesz ulepszenie do broni, także tam ciekawość opłacała. No, no i zapalniczki. Tak, wszystko metro fajnie. Było to dużo, bardzo fajnie zrobione. Właśnie a tutaj taką jest, formę strzelanego oczekuję. A tutaj jest niepotrzebne tak na palicho. Niech będzie. Niepotrzebnie masz tak wielki i otwarty świat. Ale powiem, mimo to i tak się ale wiecie co, jakby się ta gra nie nazywała Rage 2, to, jakoś to byłoby lepiej. No tak, ale powiem ci... Bo to jest jednak ciężar trochę się dostaje. Myślę, że oczekiwania się nazywać Rage. Pamiętajcie, że jedynka była obłędnie piękna graficznie. No. To tak jak Duma 4 ci pokazałem. Miała problem, Duma 3. Miała problemy tylko z teksturami. O. Zgadza się, doczytywanie. Tutaj nowy silnik, ale też jest doczytywanie, no niestety. Ale tam jest mocno to charakterystyczne było no, tej grze. Słuchajcie, Rage na 360 śmigał w 60 klatkach na sekundę. Ale on był płytach? On był ładniejszy. Na trzech był. Rage 1 był ładniejszy na 360 zdecydowanie niż na PlayStation. No był, bo tak. Na trójce to cokolwiek. Ale mam nadzieję, że też będą takie serie, że też będziemy omawiać o takich starszych tytułach. Jakiś tam co ładniejszy. No ogień standardowo też. Nie, tutaj płaszczyzna. Nie, tutaj jest to fajnie podkręcony delikat. To tutaj tak. To wygląda tragicznie, to się wszystko trzęsie. No, no to no, tak. No. No niestety. Typowy ogień. No ciekawe czy piątka pokaże nam nowy ogień i nowy. Nie, to zależy od deweloperów. Tak, ale każdy deweloper, każda gra wygląda identycznie, ten sam efekt. Ale Tomuś, no masz asety. Kładziesz aset i idziesz dalej. Tak, dokładnie, no, on tego Tomek, nie robi. To nie jest tak, że grafik siedzi nad ogniem. Że to się w tym momencie to włączy w ten sposób, ale dym jest, okej. Okay. Tak, ja lubię sobie tak wiesz, poanalizować. Ale zobacz, dobrze, no. Po co on ma się nad tym męczyć i robić to? Jeżeli ma aset, podkręci tylko tutaj jest saturacja obrazu. Tego. Ale tutaj tekstury widzę, ten podłoga, na oczach się potrafi. To, to jest ten sam błąd, właśnie minus tego silnika. Czemu ID Software nie może sobie tutaj ogarnąć? Nie, wiesz co, mi się wydaje, że ID Tech, on może nie być jeszcze przygotowany bo do... ID Tech tutaj za grafiki nie odpowiada, tylko za gameplay. Ale Tomek, ty mówisz o tym, ID Software, ID tak. Tech, to jest ich silnik. Ojej, ID Software. No tak, po prostu wydaje mi się, że Avalanche, Apex, ten silnik, co jest tutaj, on jest tylko przygotowany pod open worldy. Bo on był w Just Cause, tak, on był w Mad Max. Ale na przykład tu jak jest, zobacz,
wewnątrz, lokacja, to już tak bardzo fajnie wygląda. Tylko, no tak, tylko że wystarczy, że się poruszyć z bardziej... Panowie, no ocena niestety słaba, bo na User Score z 5,8, tak więc no chyba do fabuły się... Nie, do fabuły, do miałkości gry. Tak, ta gra jest momentami fajna, ale raczej to, no to nic się tu nie czeka. Ten fragment mi się nie podoba, że to ten hologram. Hologram, no spoko, jest fajnie zrobione, ale ona mi nic nie narzuca, zadaje. Nie lubię takiej formy przekazywania misji. To, wiesz, o co chodzi? No chyba bym powiedział, to jest co innego. To jest zupełnie co innego. Ale ja tamto było w Bioshocku 1 to było wytłumaczone. Inaczej się nie dało. Właśnie, jeżeli to się jest fajnie wytłumaczone, to w to wchodzę. Jeżeli jest bezsensowne, no to. Ale za tym, jak ten hologram wygląda, no Jesus. Dobra, no tak mniejsza z tym. Mi zauważyliście, że menu strasznie przypomina te gry, którą jest Bethesda z wydawcą, bo ja tu widzę trochę Wolfensteina w menusach. Jest, troszeczkę. Tak. No mówiliśmy to już, że to... Tak, ale nie chodzi o menusy tym razem. To wszystko, bo te akcenty są wszędzie, nawet w menu. Te gry mają... Wolfenstein to jest bardzo podobne do Wolfensteina, no. Tylko, że Wolfenstein nie jest lepsza fabuła. Tak, ale te modele postaci, zauważcie, że nawet modele postaci są bardzo podobne. Ale dobra, to się teraz zastanówmy, jak user score jest tak słaby, jak byśmy uratowali ten tytuł oprócz obcinania tego, oprócz obcinania gry i robienia... Ja bym zrobił z niego liniówkę i... No ale oprócz, wiesz, bo to jest proste, bo to już doszło do tego. No nie, tu się inaczej nie da tego macie. Wiecie co ja bym dał? No. Koopa. Albo koopa. No. Koopa. W szczególności, że to śmiga Full HD, tak więc... Tak, mogliby spokojnie zrobić koopa i by we dwóch się śmigało, to super. Oczywiście, bardzo fajnie, tak, jak w kontrę, albo w Gearsach. Tak, na dzielonym ekranie to w ogóle byłby. Bo to na pewno nie ma żadnego koopa. Nie ma. No to szkoda, mogło, bo trochę by tak, to na pewno by to trochę grę ożywiło. I nawet by dodać taki system stary, wtedy jak już koopa, to nawet dodać taki system, że coś ci wypada z tych przeciwników i jakoś sobie tego bohatera ulepszasz. I co to jest za kapsuła, powiedzcie panowie? Te arki je znajdujesz, bo w walkach możesz sobie właśnie jakby te nowe umiejętności pozyskać, tak? No. Tak. Bo dostajemy ten pancerz, tak? Tak. O tym opowiedzmy w ogóle, tak. Nic nie mówiliśmy. Co to jest ta Power Glow? Co to jest? No to jest rękawica, która ci umożliwia rzucanie tych wszystkich swoich dopalaczy, tak? Masz taki strój, którego sobie tam ulepszasz i za to, że sobie ulepszasz, możesz więcej rzeczy robić, no tak jak wspomniałem. Wyżej skakać, walisz tego Grand Panda, nie, tam chyba było podbijanie, taką energią kinetyczną rozwalasz ich tam, jest tego trochę. Singularity trochę tak. Tak, tak, tak. Takie zaległości. No i to mówię, tutaj gameplay, jak te moce, fajnie się tym zaczniesz bawić, no naprawdę to się fajnie przyjemnie gra. Zawsze do tego, że to po prostu jest za bardzo rozwałkowane. Tylko tu całej reszty nie ma tak na dobrą sprawę, no. Ta fabuła nie jest tym, w ogóle ten główny zły, No nic, po prostu, słuchaj, albo on jest taki, jakby chcieli go przerysować, ale go on nie przerysowali. On jest wyjęty z Wolfensteina z lat 80. Tak, co to jest za główny zły? Główny zły to bym mieć... Głowa człowieka Jakbym Robocopa widział. No. Jakbym tą maskę zdejmował, bo tak? No tak, Robocop, tak jak powiedziałem. Tutaj mamy taki learning, tak? Tak, tutaj jakby ten nowe... No, złapałeś na umie jedno siło. Ta teleportacja taka jest. A, no właśnie, ten dash jest, ten dostęp, tak? Albo odskok. Odskok, dokładnie. Tak. No i tu mówię, tu się zaczyna zabawa, bo są cooldowny na te umiejętności, tak? Nie, tu jest podstawa dobrej gry. Tu jest pasek życia, tak? Normalnie. Jest, ale no niestety no nie ratuje. Ten gameplay nie ratuje całego kształtu, dlatego jest na Metacritic 5. No, User Score. Bo gameplay to wszystko się ich fajnie zabija, ale niestety no jakość wykonania, tak ci przeciwnicy się zachowują, więc. No. I wiecie co, i nawet jeżeli ktokolwiek by chciał powiedzieć, nie no, Bethesda nie liczyła na to, że ta gra się sprzeda, no liczyła się, bo kolekcjonerkę odwalili. Przyzwoitą, tak. Jeżeli ktoś nie widział edycji kolekcjonerskiej, to zapraszam pod koniec filmu lub prawy górny róg. No, kolekcjonerka bardzo mi się podobała, fajnie jest. No bo Tomek, no bo ty też o tej grze zapomniałeś. Ja sobie odczekałem, mówię, to nie jest klimat jedynki, to już zauważyłem przed premierą i mówię, odczekam, zobaczę. Ja ci dopiero wysłałem linka na kolekcjonerkę. Miałem kupić kolekcjonerkę w ogóle za 500, odpuściłem. No ja zapomniałem, ci zamówiłem, to jest najlepsze. Dlatego też nie kupiłem, ale nie ważne. Nieważne, ale ja ci potem wysłałem linka i ty kupiłeś. Dokładnie, i teraz była na mówię za 200, dlatego też to po pierwsze recenzujemy, dlatego jest unboxing właśnie Rage'a 2. Ja tą grę wjechałem od razu, na dzień dobry w nią wjechałem, bo to skończyłem. To jest dobra gra. Nie pamiętam, czy nie było w co grać. Słuchajcie, gdyby to była gra, która nie musiałaby się sprzedać, bo po prostu wydawca by testował studio,
i mogliby zrobić sequel. Może tak, liczyłem dużo więcej. Może tytuł samej tej grze nie pomógł, bo to powinien być fajna odskocznia, jakiś inny tytuł zrobić, tu może coś nowego, nowy jakąś grę. No nową markę, nie potrzebuje się to Rage nazywa, trochę się oberwało się tej grze za to, że jest Rage. Rage był zupełnie inny, tego ludzie oczekują. Nie. To nie jest jak w przypadku Gatofora. Nie mówcie, że ludzie na Rage'a też się Rage jakoś wybitnie nie sprzedał. To nie jest tak, że ludzie czekali na Rage. Ale jeżeli ktoś się wciągnął, to podobało. Dokładnie, jeżeli tą grę doceniałeś, to od dwójki oczekiwałeś zupełnie czegoś innego niż to. Zdecydowanie bardziej realistyczną grę. Nie no, była realistyczna. Nie było kolorków na laserkach i jakichś takich innych rzeczy. No nie. No, słuchajcie, to jest zupełnie inny klimat. No. To jest jeden. Przede wszystkim w jedynce nie pamiętam, żeby jakieś moce były. Tam był tylko ten śmiglak. Tak, rzucałeś tym śmiglakiem. I psychopaci. No i psychopaci. Ci przeciwnicy się dużo fajniej. Ja nawet bym powiedział tak, że tu jest dużo rzeczy wstecz. Bo tam ci przeciwnicy to się mega zachowywali. Tak. Naprawdę obejrzyjcie sobie animacja film, nie wiem, pamiętacie, ale on się gdzieś tu od ściany łapał, odbijał, wjeżdżał tu. Jak chciałeś strzelić, to on zawsze fikołka przed tobą robił. No bo przecież to była taka promocja iTechu. No. Rage moim zdaniem był dużo fajniejszą grą od dwójki. No i tyle. To znaczy Rage'owi w jedynce przydałby się troszeczkę więcej charakteru. I tutaj znowu mam ten sam błąd, znaczy, też trochę więcej charakteru. Rage jest taki trochę, to nie jest jakby cała gra, ona się niby kończy, ale nie, ona powinna być dwa razy dłuższa. I ta historia tam powinna, bo to jest tak trochę zrobione jakby chcieli zrobić grę, ale też trochę pokazać silnik. I tak mi się już Rage jest, bo to dla mnie jest, to się fajnie grało, ale ta gra się nagle kończy, z tego co pamiętam. Ona się Rage tylko się tak nagle kończył, spokojnie można było ją przeciągnąć, jakieś nowe lokacje dać. A nie oszukujmy się, jeździliśmy od jednej bazy do jednej bazy. Tam. I nagle się skończyło. I nagle się gra skończyła, nagle była końcówka. Ale wiecie co, na przykład chciałbym ten gameplay. Oni nie pomyśleli o wszystkim, o misjach. Czucie było niezajebiste. Ale nie pomyśleli nad końcówką gry. No, po prostu. No, każdy głupi potrafi zrobić mapę i nawalić misję kopii w klatę. No jak widać, na szczęście jest nadzieja, bo... Ale lokacje są o wiele ciekawsze niż w pierwszej części. No przede wszystkim jest otwarty świat, jest bardziej zróżnicowane. I też nie powiem, bo czasami naprawdę jest na czym oko zawiesić. Są czasami widoczki w tej grze. Nie można powiedzieć... Dzięki tylko logistyce. Tak, jak się jeździ tym samochodzikiem, to naprawdę... Cyberpunkowy klimat jest trochę tutaj, tak? No, to naprawdę powiem szczerze, że widać fajne widoczki. Taki ja nawet jakieś tam zdjęcia klikałem, tam chmury masz, jakieś stacje opuszczone, jakaś skałki. Pamiętam jakieś tam zdjęcia z tego Rage'a robiłem. Ale, to nie, ale to... niestety to nie jest godne tytuł czekania 8 lat na kontynuację. No nie. To jest... No ja nie czekałem. Ja to jest taki średniak i tyle. Przyznam się szczerze, byłem na prezentacji Rage'a 1, zasnąłem jako... wtedy jeszcze jako dziennikarz to po prostu się śmiało. To po prostu, no ja przy jedynce to potem odpaliłem na trójce, nie potrafiłem zmęczyć. No nie, ja Rage'a mówię, mi się Rage podoba. Same te menu jest takie cyberpunkowe, prawda? Tak, kolorowe, ta. Takie tu, tego, samochodzik dostałeś Feniksa, nowy pojazd. Dokładnie, no ale samochodzik przyjemnie się nim jeździ. Przyjemnie się nim jeździło, aczkolwiek ja tej walki nim prawie też w ogóle można latać, prawda? Tak, ale ja tej walki akurat nim prawie w ogóle nie korzystałem. Raczej jeździłem z punktu do punktu i tylko... I tyle. I niszczyłem. Ale wiecie co jest fajne? Przypomniał mi się to od razu Lodziarz. A, że jeździ ten samochodzik i sklep. Mechaniką, tak. Ten sklep, to jest dobry, to mi się podoba. Ja pierdzielę, poproszę loda, wiesz o co chodzi. No, on jest dobry. Amunicją handluje, to jest dobry, to jest fajne. To im wyszło w tej grze, bo to naprawdę fajnie, że on sobie... Ale zobaczysz, jak lody rozwodził. No, ale zobaczcie znowu, oni poszli... Jest samochód, to ten samochód powinien być najbardziej... A tu co? Jak się zacząłem jeździć, mówię, kurwa, Batman. No bardzo zbliżone do Batmobila, ostatniego Batmana. Ale się tym fajnie jeździło. Nie, chodzi o Malanowskiego Batmana. Nie, Batman nie, Arkham Knighta tak. Wychodzi. A, Arkham Knighta. To się bardzo zbliżenie się jeździ. Bardzo też jest dopalacz. Też, bardzo, tak. Tak samo też narzuca. Ale wiecie co, te skórki... Tak, w Batmanie też świetnie. Te skórki broni tego wszystkiego. Za dużo się tam Batmobilem. Można było kupić dużo podnóż. O, i ślady, ślady też pamiętam. Tak, dalej, czy ślady są. Ja zawsze patrzę, czy jak jest gaz i hamuje, to coś się dzieje. No i się dzieje. No, trochę tam sobie... O, jest, chyba jedzie. Jedzie, tak. Opuszczenie pojazdu, pyk. I to jest też taki wyzwanie, od razu broń sobie zmienisz.
Tomek jak zwykle strzela. Od razu, ja to jak wiesz. Terrorysta od razu. Obić, rozstrzelać, a później się zastanawiam, o co chodzi. Ja to tak ale na przykład jestem. Ten pojazd czy coś tutaj już bardzo fajnie bardzo wygląda. Tak. Tam średnio wyglądała, a tak. W tym. A jest tutaj równograficznie. Ale zauważyliście, że można skórki kupić, to jest dziwne. Tak. No i tutaj można kupić o takie właśnie ulepszenia, amunicję. Naboje. No takie trochę borderlandsowe. No jest ten klimat taki właśnie. No właśnie. Nie do końca borderlands. Nie do końca, jest taki stonowany borderlands. Właśnie, pomieszany stonowany, gdzie ja akceptuję taką grafikę, gdzie mi się podoba to. Bo stricte borderlandsowy, komiksowy, nie. Ale wiesz, to jak się dorysowało wszystko. No niestety. Ale to jest takie, dla mnie to jest po prostu taka gra stara, to takie, nie wiem, tak jak ma chłopaka, który się odgoli na powie, głowy, pofarbuje sobie, nie wiem, na fioletowo i chce być zajebisty. I już jest cyberpunk. Tak. I to jest, wiecie, i to jest właśnie to, że ona chce mieć charakter, ale go nie ma. I to no jest, nie. Jednak... Coś tam ma swojego. Coś tam ma, ale to nie jest, to co się zapowiadało. Bo ja po prostu, ja byłem na chłopaku po temat. Jak się jeździ po tych górach, on też wysoko może podjechać. Tak więc tu fajnie się strzela. Jest fajna rozpierducha. Tak. No bo ja potem... Autocelownicze, on sam tam cię nakierowuje. Nie, to jest akurat fajnie są tam. I te wybuchające... Jakbyś, nie wiem... Mówię, gra ma momenty. I graficzne, i gameplayowe ma momenty. To jest to jest fajny tytuł do kupienia za 5 dyszek i ogrania. Tak. No tak jak mówię, 7 dyszek fajnie ogrania. Nie za full price'a, dajesz 5 dyszek tak. I nie oczekuj tu niczego większego. To jest, tak jak powiedziałem, to jest średnia, bardzo dobra gra. No. Średnia, bardzo dobra. Z bardzo dobrych. Średnia mająca zaleciałości. Gdyby nie Open World, to byłby... Średnia. Nie, no powiedzmy szczerze, no, gra za 5 dych, no. Masz 5 dych, kup sobie, zagraj. O, i ten zakres dynamiczny, normalny, szalony, i to jest te podbicie tych dźwięków, wiecie co chodzi. Kurde, szalony to mi się od razu kojarzy, wiecie z czym? Z Vampirem Masqueradą, jak tam grało się jednym klanem, który był szalony i cały czas słyszałeś głosy w głowie. No mówię, jeździ się fajnie, strzela się okej, może trochę nudnawo, technicznie mógłby być lepiej, ale tam, szło w to pograć trochę. Tak. Ta gra nie obraziła. Ogólnie dobra gra i tyle. Bardzo dobra nie, ale gra jest dobra. I warto uwagi na pewno, żeby sobie pograć. No bardzo dobra nie jest. No mówię ci to, musi ja 5 dyszek, aczkolwiek ja ją na premierę odpalę, tak? Ale przyjemnie się gra. Przyjemnie, beczki wybuchające. Jest fajnie, przyjemnie. Ale teraz na szczęście premiera już była dawno, więc wy możecie sobie ją pewnie za 5 dych wyrwać i tyle jest wam. Za grosze. Ale gra jest czytanie. Ale przede wszystkim wypiszcie, widzowie, co myślicie o tej grze. Dokładnie, bo jesteśmy ciekawi, czy też macie podobne odczucia. No i co, kończymy panowie. To była recenzja Rage 2. Czyli co, od 1 do 10? Ja może sobie ocenić grę w swojej skali. Moja skala? No, dałbym jej takie 7 z plusem. No, ja tak samo. Ja się przy tym daję skalę... 5 na 10. No nie, 5 na 10 nie zasługuje na piątkę. Nie, 7 mocna jest. 7 plus. Tak, 7 plus. Nie 7, jak to 5. Dobra, no to dlatego właśnie te skale są takie, jakie są. Więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy ciepło, cześć. Hej. Cześć. Droga wolna. Tak, koalicja będzie zachwycona.